Witam w moim trzecim z kolei nowym projekcie. Tak, wiem, mały wysyp nastąpił, ale do tego, że te wszystkie trzy gry, które teraz prezentuję, są po prostu dość krótkie. To jest maksymalnie dwie czy trzy sesje nagrywania, więc to szybko pójdzie po prostu, nie? Dlatego się na to zdecydowałem. A prawda jest taka, że te dwa kostumy to już od dłuższego czasu miałem na dysku i czekałem na nagranie, więc... W końcu postanowiłem je oba nagrać, bo nie mogłem się zdecydować, które najpierw. No, tym razem będziemy przechodzić kostum Mist of Avalon First Close. Jego autorką jest Titak, jedna z moich ulubionych autorek. Ma już parę customów w dorobku, między innymi Himalayan Maestry albo Coyote Brick. Jest też współtwórczynią UB4 na przykład. Tam parę innych jeszcze było, ale już nie pamiętam. Jej pełny... Titak to oczywiście pseudonim. A tak naprawdę nazywa się Titia Drynf. I wierzcie lub nie, ale na tej stronce, z której można ściągnąć ten custom, czyli tej tradycyjnej TRL net, tam podam link oczywiście, ten custom jest najwyżej ocenianym customem od paru tygodni, odkąd się w sumie pojawił. Wszyscy się nim zachwycają. Ja też się nim tak zachwyciłem. Jak go zacząłem grać, to się kurde oderwać nie miałem, mimo że on jest momentami dość skomplikowany. Wszyscy się tak chwycają, wszyscy już na początku mają problem. Jak można, opinię o nim też można sobie poczytać na World of Tomb Raider, na forum, jest tam w topiku Custom Level jest specjalny, odrębny topik. Jestem dla tego customa i tam sobie można poczytać opinie ludzi różnych. Zresztą na tej stronce, z której się można go ściągnąć, tam też można zobaczyć oceny tego customa i tam są z góry na dół prawie same dziesiątki, nie? Sporadycznie są inne oceny, ale z góry na dół to same dziesiątki. Okej, fabułę wam tu nie przytoczę. Z jednego prostego powodu. Jest ona po prostu zbyt obszerna. Dam wam w opisie tą fabułę, jest po angielsku oczywiście, to sobie poczytacie, ona jest naprawdę dość długa. To jest rzadko spotykane w customach. Ogólnie, ja inne powiem tyle, że Titak się inspirację czerpała z Tomb Raider Legend. Zresztą to zobaczycie, więc nie ma co przedłużać. No zaczynamy. Gra jest ogólnie świetnie zrobiona, fabuła genialnie poprowadzona, bo jak widzicie zaczynamy niewinnie na sali gimnastycznej. Lara postanowiła sobie poćwiczyć, choćby nigdy nic, nie? I tak dalej. Oczywiście nie wiecie czemu sala jest zamknięta na klucz. Ale jak już na tej krótkiej cutscence wprowadzającej mogli się zauważyć, Croft Manor jest zrobiony na wzór tych Croft Manor z legendy. Ale jak zaraz zobaczycie, o milion razy lepiej zrobiona niż to zrobili Krystalsi. Tu jest taki multum szczegółów, obiektów, różnych rzeczy w tym Croft Manor, że nic... Ja ino chodziłem i podziwiałem. Ostatnio grałem w Anniversary i... Aż mnie szlak trafia, jak widziałem te puste, totalnie puste korytarze, czy coś w tym stylu, nie? Tu takich nie ma. Zresztą zobaczycie.
Pierwsze co to wam pokażę, to tak, nowe grafiki w inwentory, apteczek, lornetek i co ważniejsze loadów i save'ów. To wygląda mniej więcej tak. Tego normalnie nie ma. Jest też coś takiego jak PDA Research. Tu sobie możemy poczytać różne rzeczy. Na razie tu niewiele jest. Jest też PDA Notes. Tu głównie podpowiedzi można poczytać, kto się będzie znajdować, albo o ruchach Lary. Co tu było? To na razie wszystko. Jest tu trochę nowych ruchów, bo ona Tita tu zawarła. Nie wiem, jakim cudem mi się tu udało. Może by to zrobić, to po prostu trzeba według mnie zmodyfikować silnik. Cały silnik tego Tomb Raidera, nie? Bo to trzeba po prostu algorytmy wprowadzić nowe, żeby Lara mogła takie ruchy wykonywać i całe animacje zrobić, nie? A co do tych nowych ruchów, to też się Tita inspirowała Tomb Raider Legend, bo na przykład... Na przykład jest tu coś takiego... O kurde, obraćcie się. Może by się tak obróciłaś. O! Normalnie tego w Tomb Raiderze nie ma, ona się tu może u góry drążka obrócić. Może wejść na ten drążek i z niego się odbić. Tego też nie było. Skok to wiadomo. Dość daleki. Kolejne te ruchy to pokażę potem nieco dalej. To muszę być ciut wyżej. Ciekawostką jest, że Lara tu sobie boso biega. Co do inspiracji Tomb Raider Legend, to wystarczy sobie przyjrzeć tej sali gimnastycznej, można stwierdzić, jakby była żywcem wyciągnięta z tej gry i włożona tutaj. Może nie do końca, te skały są nie tak samo może, ale chodzi o tą całą grafikę, nie? Te tekstury, ten wygląd tej sali, jakby żywcem to było wyciągnięte i po prostu. Napisał sobie pierwszy save. O, i kolejny nowy ruch to coś takiego. Podskakuje tak do góry, tak jak to je u krystalci wymyślili, nie? No nie, najpierw pójdziemy tu może. Kolejny nowy ruch to, że może tak... Coś ty mi kobito zrobiła. Że się może tak wisząc ino na rękach, może się tak wybić do tyłu. Normalnie, że w normalnych klasykach i w większości kostumów, to żeby się mogła wybić do tyłu, to musi ten... mieć oparcie na nogach też. Mm-hmm.
leciałach. Właśnie z tym drążką teraz nowość, bo normalnie te cztery to było tak, że ona tyłem się wybiło, nie? No, trzeba tyłem do półki się obrócić, żeby ona na nią wskoczyła. A tu jest zrobione, że do przodu. Wagon się złapie. Chciałbym. No tu jest ciężko akurat wycelować. No może byś... Jezus, co ty robisz, kobieto? Tak swoją drogą to ten custom to jest pierwsza część całej historii. Nie wiem ile ta część będzie miała, ale... No kurde, złapie się wreszcie! Jeszcze to przyspieszymy może. Dając tu... Save'a. No. O, o to chodziło. Najpierw wejdziemy sobie tu. Wejdziemy, powiedziałem. To były naboje. Do czego? Do Desert Ranger. Save it. I w bok. Jak to tu szło teraz, kurczę. Wejdźmy tu na górę. I obadajmy sytuację. Jeszcze... O nie, w sumie mam to save'a, więc... Się nie wybija tu. Kurde, nie pamiętam jak to... Szło. Bo tu nie tylko po to się szło. Tak. No tu będę często zapisywał, bo wejście tu widzicie nie jest takie proste, więc... Aha. O, to jest...
Jedźmy na razie tu. Tych przycisków tu jest parę, też robionych na wzór krystalsów. A, no tak, bo tam już się przypomniałem. Tam moja skleroza ma kiedyś. Tu chyba to wszystko będzie. I teraz w boczek. Powiedziałem boczek. No, przycisk numer 2. I to jest w sumie chyba 5. Czy coś ten deseń? Znowu sejwik. Do góry i w boczek. Do góry znowu. I teraz przeciwny boczek. Bucyk. Sejbik. Jak tam się skakiwało? Ciekawe. Chwila, moment. No może by się tak ruszyła, no przejdzie tędy? Nie. Dobrze wiedzieć. No ale jakoś się tam muszę dostać. A, w ten sposób po prostu skoczyć. Spoko. Numer 3 przycisk aktywny już. A, no to jest głupie w tych drążkach, że trzeba centralnie na środek skoczyć, bo przez te niebieskie... coś, ona się nie złapie autentycznie. No. Jesteśmy nad lampą. Nawet te drabinki tu zrobiła na wzór tych od krystalsów, kurde no. Ja wiem, że już wiele było customów, które robiły na wzór, ale jeszcze nigdy nie widziałem żadnego, co by tak dokładnie odwzorował. W którym było tak dokładnie odwzorowane.
tu mamy latarkę. Genialne rozwiązanie według mnie, bo zamiast nosić stos flar, mamy jedną latarkę, która jak się załączy świeci przez 30 sekund, ale zawsze można ponownie włączyć, nie? Niby, znaczy flary też nie są swoje, nie wiem, to jest charakterystyczna cecha klasycznych Tomb Raiderów, no ale wiecie. Pyk. Pyk. Co? O. Tu jeszcze coś było do zrobienia, czy ja już tu niepotrzebnie wchodzę? O, tam jeszcze widzicie. No tym razem inaczej tu skoczyć trzeba. Z tej pochylni. Ła. Kobito, kobito. Ach, kurde, źle skoczyłem. Totalnie. No. To idziemy do ostatniego przycisku. Fajnie jest zrobiona ta sala gimnastyczna, bo czasem otworzyć przejście. Ale przy okazji się wyćwiczy te nowe ruchy, nie? I w ogóle. Kluczyk, żeby sobie otworzyć tą salę gimnastyczną, bo wbrew pozorom nie wychodzimy tędy, mimo że tam widzieliście.